Witam serdecznie, Marek. Chciałbym, żebyś w kilku słowach opowiedział o dzisiejszym przedstawieniu, o tym, o czym było i co za sobą niesie. Spektakl był o, krótko mówiąc, o naszej nonszalancji wobec znikającej nam z oczu przyrody. O tym, że to my jesteśmy sprawcami tych wszystkich tak naprawdę huraganów, tornad, suszy. To nie ziemia się zmienia, to nie Pan Bóg zsyła nam katastrofy, bo Pan Bóg jest dobry. Tylko my modlimy się do przedmiotów coraz bardziej, produkujemy coraz więcej, chcemy coraz więcej korzystać, ale mamy coraz mniej. I stąd tytuł spektaklu, Can't Escape, bo nie uciekniemy nawet o księżyc, jak będzie trzeba. Czy myślisz, że właśnie dzięki takiemu przesłaniu ludzie zaczną myśleć o tym, że jednak z tą naturą musimy żyć w zgodzie, a nie na odwrót? Ja myślę, że tak, bo to zawsze ktoś jeden wychodzi z takiego spektaklu. Myśmy wczoraj mieli taką sytuację w Kwidzynie, kiedy mimo ulewy ludzie stali na spektaklu, a najbardziej wpatrzoną osobą była mała dziewczynka, która podeszła do nas po spektaklu, zapytać, czy będzie dalszy ciąg, ale ja się pytam, ale co spektaklu? Nie, ludzi. I to jest chyba najlepsza odpowiedź. Czytelne. Nawet dzieci chyba zrozumiały to przedstawienie. Natomiast dla mnie za dużo tej symboliki i przyznam się, że nie wszystko potrafiłam odczytać z tych symboli. Dlatego zaraz się udaję do aktorów po egzegezę. Będą musieli mi wszystko po kolei objaśnić, ale nie tak bez żartów. Naprawdę przedstawienie jest takie innowatorskie bardzo. Ale też i czytelne i zrozumiałe. No i przede wszystkim gra tych młodych ludzi też mnie zachwyca, powiem szczerze, bo jak na takie małe miasteczko tacy młodzi ludzie z taką energią i z takim zapałem tworzą coś takiego, to tylko trzeba być z tego dumnym.